Witamy w wiadomościach futbolowych Ligi 6 i witamy z Ligi B2. Jesteśmy po 12 tygodniu rozgrywek, a więc już tylko tydzień do końca i tydzień do ostatecznych rozstrzygnięć. Apla złapała formę na sam koniec, złapała wiatr w żagle i wygrywa z Meteorem 5-3. No, to zwycięstwo dla Apli no, ma znaczenie tylko prestiżowe. Choć z drugiej strony pewnie humory dużo lepsze niż jeszcze nie tak dawno. Natomiast przede wszystkim ma to duże znaczenie to zwycięstwo dla innych zespołów z Ligi B, z dolnej części tabeli, no bo w tym momencie Meteor ma 13 punktów no i jest mocno zagrożony spadkiem. Tam różnice są naprawdę niewielkie. No, swój mecz wygrał walkowerem Pink Bowling, więc on już jest wysoko w tabeli, jest bezpieczny. Shamrock Wellwood źle wszedł mecz z Witorią i przez całe spotkanie przegrywał. Ostatecznie na boisku przegrał 3-6, a wcześniej szedł z boiska podenerwowany, można powiedzieć, i no, wynik meczu musiał zostać zweryfikowany jako walkover i też Shamrock ma 13 punktów. Natomiast no, ciekawie było na górze tabeli, bo wiadomo, mecz na szczycie, Piomet Edukacja. No i tutaj zwycięstwo Piometu 5-4. To ciekawe, TB Edukacja przegrała w tym sezonie 3 spotkania. 2 z Piometem i z Naftą w stosunku 4-5. No i Piomet w tym momencie wspiął się na szczyt ligowej tabeli. No i ma w swoich nogach tytuł mistrzowski, tak jak zresztą no, tak było już przed tą kolejką. Wiadomo było, że jeśli wygra 2 mecze, no to tytuł wywalczy. No ostatni mecz wiemy, że z Salwą. Jest też w grze Nafta, która no, wróciła z dalekiej podróży i tak jak rozmawiałem jeszcze w trakcie meczu z Piotrem Koźmińskim, to tak nie przypomina sobie tak słabego meczu w wykonaniu Nafty, no ale też trzeba oddać Płaszowowi, że mocno się faworytowi postawił, długi czas prowadził. No a Płaszów też wiemy, że potrzebował punktów do tego, by walczyć o utrzymanie. Ostatecznie Nafta wymęczyła zwycięstwo, wróciła z dalekiej podróży, no i w tym momencie jest za plecami Piometu, no i liczy na jego potknięcie. Sama musi wygrać swoje spotkanie. TB Edukacja gra z Aplą, Nafta z PGD, a Piomet z Salwą, więc no, Salwa jeśli wygra, to skakuje na podium. Nafta jeśli wygra, to ma mistrzostwo, Piomet jeśli wygra, to ma mistrzostwo. TB Edukacja jeśli wygra, no to musi liczyć na wpadki i Piometu, i Nafty, żeby wywalczyć mistrzostwo. Te mecze w poniedziałek wszystkie, więc będzie się działo. Natomiast mówiliśmy o Płaszowie, on jeszcze w piątek grał w meczu ze Skulapem. No i w ten piątkowy wieczór Płaszów wygrywa 2-1. Dzięki temu zwycięstwu Płaszów wydostał się ze strefy spadkowej. W tym momencie ma 15 punktów na koncie i awansował do górnej części tabeli. Ma tyle samo punktów co PGD. No i jest blisko utrzymania, ale jeszcze pewnie tego utrzymania być nie może. Wszystko zależeć będzie od wyników ostatniej kolejki. Płaszów w tej ostatniej kolejce zmierzy się z Witorią Kraków. No ale też inne drużyny będą miały okazję zapunktować. No i od tych wyników będzie zależało to, czy Płaszów się utrzyma. Eskulap przegrał 1-2, no i w tym momencie utrzymuje swoją 6. lokatę. No ale w tym momencie mógł w ten piątkowy wieczór awansować nawet na 5. miejsce. Tego nie zrobił i najprawdopodobniej pozostanie już na tej 6. lokacie. Zobaczymy na 6. tygodnia i widzimy się za tydzień.